Witam Was na kanale Akademia Wikliny. Dzisiaj zrobimy jedno z zakończeń kosza, a będzie to warkocz. Tak szybko nabiję postawy sobie. I zrobię ósemkę. Dobrze. Przypuśćmy, że to jest kosz. Zakończyliśmy splot warstwowy. Należy wykonać teraz splot podwójny. To znaczy wyplatany dwoma pętami wiklinowymi. Ósemkę koszykarską inaczej. Ja sobie tak szybko ją wyplotę. Ósemkę pokazywałem w jednym z filmów wcześniejszych, także osoby, które nie śledziły wcześniejszych filmów, zapraszam do zapoznania się. Tam pokazywane są sploty wolniej i wszystko jest wytłumaczone. Przed warkoczem zawsze wykonuję splot dwuprętowy, czyli ósemkę, a nie trzykrętowy, dlatego że ona jest tutaj troszkę szersza i powoduje nam taką sytuację, że ten warkocz nie leży nam ładnie na koszu, tylko odstaje. Dlatego zawsze robię to ósemką. Jak zaczynamy? Potrzebne nam są patyczki, tak jak przy innych obrębach. Zakładamy sobie patyczek za jedną z wiklin i zakładamy ją, tą wymienię, bo jest taka brzydka. Jeszcze raz. Wybieramy sobie jedną z wiklin i zakładamy za nią patyczek. Naginamy za dwoma postawami i wyciągamy do przodu. Robimy to z następną postawą również. Zakładamy za dwie i wyciągamy do przodu. Tak jak tutaj widać. Tutaj już leży wiklina, więc nic nie wkładamy, tylko zakładamy od razu. I następną tak samo. I następną, wszystkie naokoło zakładamy. Zostały nam dwie, więc je przygarniamy i zamieniamy miejscem na te patyczki, które żeśmy stworzyli. Pierwszy wkładamy tutaj, patyczek i przeciągamy ją. I teraz drugi w miejsce tego patyczka wyciągnę i przeciągam.
teraz, żeby było łatwo, zrobimy tak. Włożymy sobie pod 3 sztuki jeszcze po jednej wiklinie. Mamy takie 3 pary. Pod ostatnią parę zakładamy patyczek i przyginamy to do dołu. Kładziemy na tą parę przygiętą do dołu patyczek drugi, ale pod parę, która nam tu wychodzi ze środka. I przyginamy do dołu. Mamy 2 pary przygięte do dołu. Tą drugą kładziemy na tą, która jest pierwsza, i wyciągamy do góry. Przyciskamy parą w górę teraz. Znowu bierzemy parę ostatnią i zakładamy pod następną wiklinę. Tak. Teraz powstały nam 2 pary tutaj u góry. Z pary ostatniej bierzemy obydwa pęty wiklinowe i dokładamy do tej wikliny. Układamy tak, koło niej. Teraz bierzemy tą parę, kładziemy na te 3 pręty i wkładamy pod tą wiklinę. I przyciskamy w ten sposób. Ostatnią parę, która nam znowu tu została u góry, kładziemy koło tej jednej wikliny. Teraz mamy sytuację, że mamy po 3 wikliny. 3 wikliny i tu też są 3. Bierzemy 2 ostatnie. Pierwszą zostawiamy, a bierzemy te 2 i kładziemy na te 3. I przyciskamy tam. Teraz znowu dokładamy z góry te 2. I znowu mamy po 3 dwa razy. Bierzemy 2. Zakładamy, dociskamy i dokładamy. Znowu 2 bierzemy, pod, przyciskamy, dokładamy. Znowu 2, przyciskamy, dokładamy. Także to jest cały czas tak samo. Pani, które płotą warkocze, zrobią to bez żadnego problemu. Może i panowie płotą warkocze teraz. Teraz zostały nam tak, 2 na górze pary, 3 na dole. Musimy teraz dołożyć tak, te 2 do tego jednego, tutaj pod ten kijek. Mamy ten do obcięcia, tu jedną trójkę i tu jedną trójkę. 2 sztuki mają iść pod wiklinę, która stamtąd wychodzi, czyli bierzemy te 2
i musimy przeciągnąć tu, gdzie wychodzi pierwszy patyczek. Musi wejść tu i wyjść tu, gdzie ten patyczek. Niech to wygodnie tutaj będzie. O, jakoś się uda. Wyjąłem ten jeden patyczek, przeciągnąłem jedną wiklinę i jeszcze jedną. Mamy dwie pary na kółko teraz i przeciągamy te dwie w miejsce patyczka drugiego. No pękła mi wiklina. Kiedy już mamy trzy pary u góry, trzeba przeciągnąć po jednej wiklinie, żeby dołożyć tutaj na trzy sztuki, żeby przychodziły trzy. Weźmiemy tutaj sobie wiklinę trzecią, trzeba ją przełożyć i tu wyciągnąć, żeby tak nam wyszło. Kiedy nam się złamie, to mamy jeszcze tutaj takie wyjście, żeby wziąć tą drugą, a tą sobie przytniemy później.
które nam zostały, odcinamy. I również te tutaj, które wychodzą dołem. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na następne spotkanie. Dziękuję i do zobaczenia.